Przed nami trzecia odsłona zadań związanych z polami wielokątów w temacie 62 lekcji w 15 minut dla klasy 7. Serdecznie zapraszam. Zaczniemy sobie od zadania z rąbem. Mamy informację, że bok rąbu ma 5 cm. I naszym zadaniem jest wiedzieć, jak wygląda taka figura. Rąb to jest przechylony kwadrat. Dlaczego przechylony? Albo też mówimy kopnięty kwadrat, bo tak samo jak kwadrat ma wszystkie boki jednakowej długości. Dlatego tutaj powiedzieli, że jeden bok, na wypadek gdyby ktoś tego nie pamiętał i zastanawiał się, a jaką długość będzie miał ten drugi. To już wiemy, że każdy będzie miał po 5 cm. Wiemy też, że wysokość naszego rąbu, wysokość zawsze jest poprowadzona pod kątem prostym, to ta wysokość ma 4 cm i 8 mm. Jedna z przekątnych, to teraz, żeby nam się tutaj wszystko nie zamazało, to na kolejnej ilustracji mogę tak ponownie wyrysować rąb jak poprzednio i napisać, że jedna z przekątnych, a mamy dwie przekątne, to załóżmy, że ta cała jedna będzie miała 6 cm, a długość drugiej przekątnej rąbu jest właśnie do wyliczenia. Czyli ta jest naszą niewiadomą. Wiemy też, że przekątne w rąbie, a przynajmniej warto byłoby to zapamiętać, one są rysowane dokładnie w połowie. Czyli tutaj, jeśli ta krótsza długość będzie miała 6, to każdy z jej fragmentów będzie miał po 3 cm, żeby całość wyszła 6. Gdyby przenieść tą przekątną, którą teraz zaznaczam na zielono, na tą drugą ilustrację. I teraz połączymy sobie tylko boki naszego kolejnego rąbu i one, te przekątne, zawsze w rąbie są poprowadzone tak samo jak w kwadracie, czyli pod kątem prostym. I też rysując najpierw przekątne, a potem boki, możemy taki rąb sobie skonstruować. I tutaj możemy dopisać kąt prosty, bo widać tutaj już to mniej widać. Dlaczego podali nam te wszystkie informacje? Pamiętajcie, że jesteśmy w temacie pola wielokątów, więc najprawdopodobniej wzór na pole trzeba będzie wykorzystać. A rąb jest taką szczególną figurą, że ma jeden wzór, taki sam jak równoległobok, czyli A to jest nasza podstawa, razy wysokość. I wtedy nam wychodzi pole i wiemy, że pole naszej bryły, niezależnie od tego, z czego będziemy korzystać, czy będziemy z podstawy i wysokości korzystać, czy będziemy korzystać z przekątnych, to pole musi wyjść po prostu takie samo. Czyli jak sobie tutaj wyliczymy, może najszybciej będzie nam wyliczyć, korzystając z działania pisemnego, i mamy tutaj najpierw 4,8 razy 5, to mamy 8 razy 5, 40, przenosimy dalej i sobie wyliczamy. Tutaj będziemy mieć 40, tutaj będziemy mieć 20, po połączeniu z czwórką 24, jedno miejsce po przecinku, czyli ostatecznie 24 cm kwadratowe. Takie pole ma nasza figura nazwana rąbem i wiemy, że pole liczone z jednych danych musi być równe polu liczone z drugich danych. Czyli u nas to, co liczyliśmy z pola podstawy razy wysokość, musi być takie samo jak dwie przekątne dzielone na 2, bo to jest ten drugi wzór, kiedy mamy podane przekątne. Może też być tak w wersji D1 razy D2 albo 1/2 E razy F. Różnie to się zapisuje, ale w takiej postaci jest to później w tablicach
matematycznych, więc w tej zapisuję. I my wiemy, że jedna przekątna, niech to będzie nasze E, ma 6 cm. Wiemy, że drugiej nie znamy, dzielimy na 2 i wychodzi nam 24, bo tak jak było wspomniane, wynik musi wyjść taki sam. Możemy tutaj sobie dokonać skrócenia, czyli 6 i 2 można skrócić, bo jest mnożenie. I będziemy mieć 3 razy f równa się 24. Teraz obustronnie dzielimy sobie przez 3 i mamy po podzieleniu właśnie długość tej drugiej przekątnej i będzie ona wynosiła 8 cm. Było to zadanie tekstowe, to napiszmy krótką odpowiedź. 8 cm w zupełności nam wystarczy. Teraz przejdźmy do trapezu. Mamy trapez równoramienny o ramionach długości 7 cm i wysokości 4 cm. Zróbmy sobie taką szybką wizualizację. I znowu podstawa to znajomość figur, czyli jak one wyglądają. Tym razem mamy trapez równoramienny i trzeba wiedzieć, że w takim trapezie, tutaj powiedzmy sobie bardzo pomocnicza ilustracja, oczywiście w kratkach wyszłoby nam dokładniej, w trapezie równoramiennym ramiona, czyli tutaj można powiedzieć nasze ściany naszej budowli, będą takie same. I oni nam podali, że będą miały po 7 cm każde z naszych ramion. Mamy też podstawę górną i podstawę dolną, ale nie znamy tych wartości, jakie tutaj będą. Mamy jeszcze podaną wysokość, która ma 4 cm i może tutaj, żeby nam się nie myliło z tym, co jest we wzorze, ramiona oznaczmy sobie jako literę C, żeby tutaj nie było właśnie wprowadzania dodatkowych liter. I tu tak jak we wzorze mamy A i mamy B. Wzór na pole trapezu dla przypomnienia to jest ten najdłuższy, podstawa górna, dodać podstawa dolna, razy wysokość i wszystko dzielone na 2. I teraz mamy to pole już wyliczone, i wynosi ono 50 cm kwadratowych, a mamy podać obwód naszego trapezu. On jest nieznany, my tylko możemy sobie zapisać, że to będzie podstawa dolna, dodać podstawa górna, dodać ramię, dodać ramię. I w tym momencie nie znamy naszych podstaw, ale wiemy, że ramiona mają po 7 cm, czyli tutaj możemy już wpisać dodać 14. Brakuje nam do pełni szczęścia właśnie tych dwóch podstaw. I możemy je sobie wyliczyć, wyznaczyć właśnie z pola. Bo wiemy, że podstawa górna i dolna razy wysokość, która wynosiła 4 cm, dzielone na 2, ma wynik 50. To wszystko było z tych informacji wypisanych z polecenia. Możemy sobie skrócić, bo jest mnożenie, dwójkę oraz czwórkę dzieląc przez 2, czyli mamy tak naprawdę to, co było w nawiasie, razy 2 i jest równe 50. Pozbywamy się dwójki działaniem odwrotnym, czyli dzieleniem i mamy a plus b równe 50 podzielone na 2, czyli 25 cm. I nie jesteśmy w stanie określić, jaką długość ma podstawa górna, a jaką podstawa dolna. I jest nam to tak naprawdę niepotrzebne, bo my widzimy, że całe A plus B, którego nam tutaj brakuje, możemy sobie zamienić na wartość 25 cm. I wtedy nasz obwód to będzie 25 i 14, które miały ramiona, bo obwód to jest płot, który rysujemy na naszej figurze
i łącznie będzie 39 cm. I tutaj tak samo jak we wszystkich zadaniach tekstowych, pamiętajcie o zapisaniu odpowiedzi podkreślającej, że zakończyliście swoje zadanie. W ostatnim zadaniu na dzisiaj zajmiemy się trójkątami. I mamy obliczyć długości odcinków zaznaczonych kolorem czerwonym. I w przypadku podpunktu A jest to wysokość, tutaj w podpunkcie B mamy połowę podstawy i w podpunkcie C ponownie mamy wysokość. I mamy informację, że pole w każdym przypadku jest już podane, obliczone i wzór na pole trójkąta, dla przypomnienia, to jest podstawa razy wysokość i wszystko dzielone na 2. I tutaj patrząc na ilustrację, 8 to jest nasza podstawa. Wysokość to jest coś, czego nie mamy i pole jest równe 40. Czyli podstawiając do wzoru, podstawa razy wysokość dzielone przez 2 jest równe 40. Możemy wykonać sobie tutaj skrócenie, dzięki temu, że oddziela nam 8 i h. Mnożenie, tutaj zostanie nam 4, tutaj 1, czyli tak naprawdę mamy 4h. Równe 40. Zastanawiamy się, co musi być podstawione za h, żeby po pomnożeniu z 4 dało nam wynik 40. Jak sobie podzielimy obustronnie przez 4, to h wyjdzie nam równe 10 jednostek, nie wiadomo jakich, bo nam w zadaniu ich nie podali. Idziemy dalej i tutaj najpierw skupimy się na tym, że jest cała podstawa. Jest to trójkąt, który jest równoramienny, ponieważ widzimy dwie trzynastki po lewej i po prawej stronie. I za chwilę do tego dojdziemy, bo one są dosyć istotne. Na razie skupiamy się na polu i robimy dokładnie to samo, co powyżej. Czyli tym razem będziemy potrzebować A, tego nie znamy, czyli naszą podstawę. Wiemy, że nasza wysokość to 12, dzielimy na 2 i tym razem wynik równy wychodzi 60. Taki nam podali. Tutaj również da się podzielić 12 przez 2 i będziemy mieć 6. Mamy 6a równe 60. Zastanawiamy się, co trzeba podstawić za nasze a, żeby po pomnożeniu razy 6 dało nam 60 lub obustronnie dzielimy na 6 i wychodzi nam, że cała podstawa będzie miała długość 10 jednostek. Ale oni nas pytają o ten czerwony fragment. Ja go nazwę X-em. To jest połowa naszej podstawy. A skąd wiem, że to jest na pewno połowa? Właśnie te trzynastki nam o tym mówią, że jest to trójkąt równoramienny, a przy trójkącie równoramiennym dwa kąty, które tutaj mamy, są takiej samej miary. I dokładnie wysokość dzieli nam całą podstawę na dwie równe części. Dlatego dzieląc 10 na dwa kawałki, wiem, że ten, o który nas pytano, ma 5 jednostek. I ostatni trójkąt, gdzie wysokość jest w środku, nieznana, ma taką dodatkową trudność, takie urozmaicenie, którego nie było w dwóch poprzednich przykładach, że ta podstawa składa się z dwóch części, które ze sobą trzeba dodać. Czyli w całości podstawa będzie miała 14 jednostek i te 14 jednostek będziemy wstawiać sobie do wzoru razy h, dzielimy przez 2 i wychodzi 63. Też możemy sobie podzielić przez 2, tak są dobrane liczby, żeby się dało ułatwić to. I mamy wtedy 7 razy wysokość równe 63 i zastanawiamy się, 7 razy ile da nam 63. Lub dzielimy obustronnie przez 7 i wtedy wysokość wyjdzie nam od razu 9 jednostek, bo tutaj też nie były żadne konkretne jednostki podane. Dajcie znać w komentarzu, czy rozumiecie zasadę tych wszystkich zadań tekstowych, bo tymi się dzisiaj zajmowaliśmy, które prowadzą do rozwiązywania
różnego typu i o różnej trudności zadań związanych z polami wielokątów. W temacie 62 lekcji w 15 minut dla klasy 7 zajmiemy się ostatnim tematem z Waszego podręcznika. Nosi on nazwę układ współrzędnych, a potem już czas na wielkie powtórzenie całego działu.